O, specjalna wełna między okna i drzwi. Można upychać, kurde. No dobra, zaczynamy. Mam taką opaskę specjalną, można też sobie jajeczniczkę podsmażyć, ale... Dobrze! Wchodzisz? Oczywiście z zewnątrz też będę upychał. Od środka i od zewnątrz. Trochę kurwa ciasno. Kurwa gips tu jest jebany. Kurwa mi. Jeszcze raz. Trzeba do cienką warstwę też. Między. Clean. Jeszcze z zewnątrz przyjdzie. Także spokojnie. Wszystko się ładnie wypełni. Nie trzeba żadnych pianek, kurwa, bo później przy wymianie okien kiedyś to kurwa się pierdolisz. Tak, kurwa, tylko sobie odkręciłem i chuj. Zresztą pianka potrafi rozszerzyć, kurwa, okno. Rozszerzyć. Skleja to niepotrzebnie. Jakoś nie przepadam za tą metodą, kurwa. Brudzi wszędzie. Chujnie robota. Dobrze, te listy tutaj zostawiłem, one tutaj akurat będą pasować. I wtedy główna na to przyjdzie. I będzie all inclusive, kurwa. Kurwa duszy. Jeszcze ta wełna i pan. Trzeba otworzyć. Tu już jest wszędzie. Kurwa, tam jeszcze jest wąsko. O, elegancko. Może się jeszcze dołożyć później. Górę zrobimy. Kurwa. Ten gips dobrze boli. Weź, wejdź. Kurwa, wiej, podjęł. Kurwa, pierdolona wełna. O kurwa. Dobra. Trzeba to kurwa sprzątnąć i stąd w pizdu. Dobra, jedziemy z zewnątrz, tą wełną. Kurwa, miejsca trochę więcej. Dobra, cienkim wypchałem. Teraz mogę dać grube. Całość. Kupiłem drugą rolkę, kurwa. Oczywiście produkcja polska. Dobra. Jak to kurwa wygląda? O. Ładnie wypchane naokoło. Nie wiem, czy z dołu nie będę musiał trochę wyjąć, bo tam
parapet pod spód prawdopodobnie pójdzie. Jakąś listę bym musiał chyba nabić z dołu, ale zobaczymy. Na razie to tu listwami trzeba obrobić ładnie. Coś takiego jak tu na tych oknach.